Witam Was bardzo serdecznie w trzecim już odcinku Sprintu. Z tej strony, jak zawsze, błyskotliwy i jedyny w swoim rodzaju Tomek. Dzisiejszy odcinek poprowadzi ze mną Bolo. Bolo, przedstaw się. Cześć, Mateusz. Bolo, czego się dzisiaj dowiemy? Dzisiejszym tematem jest sesja, jak studenci się przygotowują, co o niej sądzą, czy się boją, czy ściągają, czy chodzą na imprezy potem, jak odreagowują. Co nie? Widać, Bolo ma dużo pomysłów na dzisiejszy sprint, ale zobaczymy, jak to mu wyjdzie. Dzisiaj będzie walczyć doświadczenie z pierwszyzną. No tak, na pewno tak. Nie wiem, czy dorównam ci energicznością, ale na pewno się postaram. Kto jest mistrzem? Widziałem, że przed chwilą wyszedłeś z sali kongresowej. Czyżbyś pisał egzamin? Tak, egzamin z geografii turystycznej. Jak po ci poszło? W miarę dobrze, mam nadzieję, że zaliczę. Jakieś szanse na ściągi, czy nie za bardzo próbowałeś, nie próbowałeś? Korzystałem z głowy bardziej. Uczyłem się gdzieś tak do około 12, jeszcze później film na odstresowanie i... No, wyglądasz na mądrego chłopaka, mam nadzieję, że ci dobrze poszło. No, też mam taką nadzieję. I jak wam poszło? No dobrze, mi się wydaje, że zaliczymy. Gdyby nie ściągi, to by nie dał rady. Czyli jednak była pomoc. A wczoraj nauka do późnej godziny, czy raczej ciepłe skarpety, herbata i film? Nie, no trochę nauki, ale też trochę relaksu. Ciepłe skarpety i nauka też była, to nie jest tak, że albo jedno, albo drugie. No. A jak odreagowujecie dzisiaj, co potem w planach? Bolek, u mnie o 21. Tak? Już to była 21. Czyli widzimy się potem. Tak. Widzę, że świeżo wyszliście z egzaminów. Dokładnie, dokładnie. Nie ma to jak sesja. Ostatni egzamin, no jakoś dzisiaj poszło. Ostatni? Ta, u mnie pierwszy niezdany. Dużo nauki ostatnio? W ogóle nauki. Nauki. A raczej tak. do geografii. Nie wiadomo, czego było się spodziewać. Dużo zagadnień w ogóle. Czyli ściągi były, bardzo dobrze. I praca wspólna. A co dzisiaj potem w planach? No dzisiaj co? Ostatni egzamin, tak? I nie wiadomo, jak sesja poprawkowa, to trzeba będzie się wyluzować. Pisałam z geografii. I jak ci poszło? Bardzo dobrze. W ogóle się nie uczyłam, aczkolwiek pytania mi podpasowały i myślę, że będzie dobrze. Wystarczająco? Wystarczająco, mam nadzieję. A ściągałaś coś? Coś się udało? Coś pani... Na geografii nie, ale na turystyce tak, jak najbardziej. Mhm. I jaki plan na potem, jak się będziesz odstresowywać dzisiaj? Może jakaś imprezka? No. Nie, egzamin już zakończony. Stres taki, że po prostu na twarzy pojawił się kolor czerwony. I myślisz, jak ci poszło? Jesteś wyluzowana i odstresowana, czy raczej nogi się trzęsą? Teraz tak, wyniki pewnie niedługo, także wtedy dopiero zobaczymy, co będzie. A pokaż ręce, pokaż dłonie, pokaż. Z drugiej strony. No ładnie, paznokcie obcięte. Dobrze, nie ma żadnego długopisu, bardzo ładnie, Ola nie ściągała. Olu, teraz nam powiedz, jak się dzisiaj będziesz bawić wieczorem? Będę się dobrze bawić. Co dzisiaj było pisane? Dzisiaj nic, wczoraj było pisane. Pedagogika. Jak poszła pedagogika? No i się udało. No proszę, wielkie gratulacje, ale własne siły raczej czy ściągi? A własne siły i koledzy pomogli trochę. No w sumie ciężko, bo musiałam się uczyć. I noc przed się uczyłam, w sumie bezsenne nocy z sesji. Czyli to, co każdy student lubi najbardziej w sesji. I jak będziesz odstresowywać? Czy już po balecie, czy już po tańcach? No jeszcze nie, jeszcze jutro ostatni egzamin, mam nadzieję, że mi pójdzie i już zamierzam od soboty zacząć się relaksować jakoś ze znajomymi, jakiś mały wypad gdzieś i będzie się działo. No to super. Jeszcze raz gratulacje, dzięki. Dziękuję bardzo. Wyszłaś przed chwilą z tej egzaminacyjnej, dobrze widziałem? Tak, jestem bardzo zestresowana, jeszcze po egzaminie emocje nie opadły. A jak ci poszło? Myślę, że będzie dobrze. Jakieś ściągi przygotowane, gdzie jest tu na rękach? Pokaż ręce, pokaż. Chwila. Nie, tego nie ma, tego nie widać, to w ogóle nie. Dobra, to dobra, gdzie? Nie ma żadnych ściąg, nie? Tutaj. A tak ziarsko wyglądasz naprawdę, zadowolona bardzo, czy? Tak, już po egzaminie, więc teraz idę się odstresować. Jak będziesz się odstresowywać? Na razie do kawiarni sobie na ciastko jeść. Tak, a gdzie chcesz iść? Mam dużo pieniędzy. Nie wiem. Latte? Może być. A może być. O, to na razie, to my idziemy. Trzymaj. Sesja dobiegła końca, emocje opadły, jak widzimy już pusta sala, puste krzesła. I cóż, niektórzy dzisiaj będą szczęśliwi, niektórzy będą płakać, ale pozostaje nam co? U niektórych tak właśnie to wygląda, Tomaszu. Czy dobra? Luty? Po 22 widzimy się na sesji poprawkowej z anatomii. Jak najbardziej. Wielkie dzięki za dzisiaj. Pozdrawiamy. Dzień dobry, do widzenia.